Już zdążył podłożyć bombę. Zobaczmy także na ustawienie jednego z graczy. David jest na górze. To może być bardzo niewygodne, gdyby faktycznie Polacy mieli ochotę na odbijanie. Ale Logan zawodzi. I teraz kwestia, czy David będzie tą niespodzianką. No, czeka spokojnie. Tutaj dwa headshoty, dwa fragi. W sumie trzy w tej rundzie. I Oskarisz wie, że już nie ma czego szukać. I najgorsze też jest to, że Oskarisz to akurat zawodnik, który nie podniósł lepszej broni. Ale dosyć sprytnie. To się jeszcze może udać. Raz. No, blisko, blisko i proszę. Dwa hedy na samym końcu. Do tego jeszcze za darmo snajperka. No jak ta runda eko? Iluminar naprawi oddać tego maka niż Ritza czy Mono. No i Heretics też wyszło z założenia, że lepiej oddać maka. Tutaj pozdro dla Kumatych. Jinx jednak z rewanżem, ale Mono jeszcze był gotowy i ostatecznie Iluminar atakuje ten bombset górny. David pod drzwiami. Co to właśnie było? Oj, to już nie wygląda kolorowo. Skarisz co prawda w bombsajcie, ale nie będzie miał tyle czasu na fejkowanie. 19 sekund, bomba już podłożona. David również z kałasznikowem. I Oskarisz, no nie może zawieść. David już blisko patrzy teraz tę lewą stronę. Oskarisz czy David? Jednak zawodnik Illuminar Gaming. Ale co w ogóle zrobił zawodnik Heretics? David z tym diglem. No jak z armaty. Normalnie jak z armaty.